dla nas to wielki zaszczyt, że możemy przyznać, znaczy już symbolicznie przekazać te pieniądze dla wójtów gmin, tak żeby mogły te pieniądze dalej popłynąć do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, nasze województwo. Dlatego też przyznaliśmy historyczną sumę. Takiej sumy jeszcze nie było w Zarządzie Województwa Podlaskiego na Ochotnicze Straże Pożarne. To jest 2 miliony złotych. Bezpieczeństwo województwa, bezpieczeństwo mieszkańców traktują bardzo poważnie. Dziękuję wszystkim i gratuluję wszystkim beneficjentom i jeszcze raz gratuluję strażakom. Wierzę, że te pieniądze się przydadzą i wierzę, że będą bardzo dobrze spożytkowane, bo tak jak powiedziałem na samym początku, to oni są beneficjentami i to oni dbają o nasze bezpieczeństwo i chciałbym, żebyśmy też ich nagrodzili wielkimi brawami, bo oni wielokrotnie muszą pracować na sprzęcie, który jest przestarzały, ale wiemy, że ta sytuacja się poprawia, nie tylko z punktu widzenia działań Zarządu Województwa Podlaskiego, ale też i z punktu widzenia naszego rządu. Także wielkie brawa dla strażaków i jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. To pokazuje, że na każdym szczeblu samorządu dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy doposażać naszych strażaków. Ale chcę też powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, panie marszałku, że strażacy się odpłacają tutaj z terenu powiatu sokólskiego profesjonalizmem. Mamy znakomitych strażaków, a nasi druhowie są najlepsi w województwie w zawodach pożarniczych z Zubrzycy Wielkiej i za to jesteśmy im wdzięczni. Drodzy druhny i druhowie, jest naprawdę bardzo miło, że takie środki finansowe są przeznaczone przez Zarząd Województwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Należę do zespołu parlamentarnego strażaków, a jednak i też i strażakiem jestem, ale też byłem na różnych funkcjach i w powiecie tutaj też w sokólskim i wojewódzkim. Naprawdę trzeba szacun podkreślić też dla Ministerstwa MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, takich środków finansowych rządowych naprawdę nigdy nie było. Bardzo duże środki finansowe. Sami strażacy niech ocenią, że jednak dużo środków poszło finansowych, dużo sprzętu zakupiliście. Wójtowie, burmistrzowie są zadowoleni, bo widzą, że jednak musieliby zakupić, a jednak zawsze dotacja specjalna na Ochotnicze Straże Pożarne ułatwia im utrzymać bezpieczeństwo w swoich gminach.